Wysokość nagród dla polskich medalistów na tych igrzyskach to jest ciekawy temat, ponieważ mnie te nagrody wydają się naprawdę porządne. Złoty medalista dostanie 250 tysięcy złotych, niejako w cudzysłowie w gotówce, ale do tego dostanie mieszkanie, w zależności od tego, czy to jest indywidualny sukces, czy drużynowy, no to mieszkanie jedno- albo dwupokojowe. Otrzyma obraz, otrzyma diament, otrzyma voucher z Itaki, czyli sponsora, więc to generalnie wydaje się dość ciekawym pakietem. Za srebrny medal tych pieniędzy będzie troszkę mniej, bo będzie to 200 tysięcy złotych, za brązowy medal 150 tysięcy. Gratyfikacja pieniężna, czy w ogóle nagrody za ten wynik sportowy na igrzyskach, to jest dość skomplikowane zagadnienie, ponieważ dla sportowca bardzo się liczy już sam fakt, że staje się olimpijczykiem, że przechodzi do historii, że będzie miał zapewnioną też w pewnym sensie godną emeryturę. Natomiast nagrody, które przyznaje Polski Komitet Olimpijski, uważam, że są naprawdę porządne. Nie jestem do końca pewien, czy sportowca jest to w stanie zdopingować w sposób ostateczny, bo sportowiec jednak, no, cała jego kariera, cały jego wysiłek, cały trening jest poświęcony temu, żeby walczyć o te najwyższe trofea, a Igrzyska Olimpijskie są właściwie najważniejszym i najwyższym z możliwych trofeów. Natomiast gdzieś na pewno będzie się to w świadomości jakby to można powiedzieć, ten ogień gdzieś tam będzie leciutko pewnie pełgał, natomiast nie jestem też pewien, na ile to jest obciążenie, a na ile motywacja. Sportowiec musi się też trochę odciąć od tych elementów o charakterze takim finansowo-budżetowym. Nie może go to w pewny sposób ograniczać. Fajnie by było, gdyby go domotywowało, no ale gdyby pieniądze potrafiły, gdyby tylko pieniądze wpływały na wynik sportowy, no to mielibyśmy bardzo dużo złotych medalistów pewnie z Kataru i Emiratów Arabskich i krajów, które po prostu wielkie pieniądze przeznaczają na swoje sukcesy sportowe. Igrzyska olimpijskie o tyle, o ile dostarczają wielkiego splendoru, o tyle, o ile pozwalają pokazać się masowo opinii publicznej, dla wielu zresztą sportowców z dyscyplin mniej znanych czy niszowych, to jest w ogóle okno na świat i takie swoiste 5 minut, o tyle te 5 minut bardzo często, bardzo szybko mija. Ja tymi zagadnieniami zajmuję się właściwie od początku lat 2000 i z igrzysk na igrzyska, czy z wielkiej imprezy na wielką imprezę, coraz szybciej te sukcesy są zapominane. Nie ma absolutnie gwarancji, że sportowiec, który zdobywa medal na igrzyskach, od razu zostanie otoczony wianem dosłownie pchających się sponsorów wokół niego. To już niestety zależy od tego, na ile dana osoba jest komunikatywna, na ile sama umie się sprzedać, na ile dba o te relacje publiczne, na ile generalnie potrafi podsycać zainteresowanie sobą. Także nie można powiedzieć, że nasi medaliści olimpijscy nie są doopiekowani i nie pomaga się im w kolejnych przygotowaniach do kolejnych imprez, natomiast nie ma tu też takiej trochę gwarancji dożywotności, że będzie im zawsze generalnie z górki.